Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Jesteśmy u naszej Cindy i kochani, nastał piękny dzień. Tak, nastał cudowny dzień, ponieważ mamy poród. Moi drodzy, na świecie pojawi się cudowna dziewczynka, także ja już się nie mogę doczekać, także chodźmy, bo musiałam sobie sprawdzić, wiecie, i córcie będziemy mieć, tak, ja się bardzo z tego powodu cieszę. I ja was prosiłam pewnie w ostatnich odcinkach o imiona i tak dalej, na pewno coś było, ale po prostu nie mogłam się doczekać, żeby nie nagrać odcinka, no i przepraszam, ale wybiorę sobie sama. Wybiorę sobie imię ze 100 dzieci challenge, które podawaliście i bardzo mi się spodobało. Nie wiem, czemu psinka nam tutaj tak, nie wiem, daj, co się stało, może uspokój zwierzaka. O, uspokój zwierzaka, myślę, że tak będzie najlepiej. Co nie? Chyba tak. Tak będzie najlepiej. Dobra, uspokoiliśmy zwierzaka. Okej, okay. I tak, łóżeczko mamy, ale ja myślę, że my sobie pojedziemy mimo wszystko do szpitala. Tylko wyrzuć zepsute jedzenie, prawda? Bo to był komunikat, właśnie zaczął się poród, tak. Także chodź. Pojedziemy. Kurczę, mam mało pieniążków, ale myślę, że jakoś sobie dam radę. Iść na rolki, iść, patrz w chmury, więcej opcji, urodzić dziecko. Czemu? O, urodzić dziecko w szpitalu. Dołącz. Pojedziemy z naszą Cindy do szpitala, bo wydaje mi się, że tak należy. Po prostu i Richard, jej tata pojedzie z nami. Oraz Esmeralda Morton. Nie może Esmeralda z nami, tylko jedna osoba pojedzie z nami. No to tatuś z nami jedzie oczywiście do szpitala. Miejmy nadzieję, że Sydney po prostu oleje temat i nie będzie się w ogóle interesował swoim dzieckiem, ponieważ no Cindy właśnie tego bardzo by chciała. No bo ona chce zacząć od nowa. Ona wie, że zasługuje na coś lepszego, na normalny związek, na kogoś porządnego, kto o nią będzie chciał dbać po prostu, troszczyć się. Gdzieś jak będą jakieś problemy, to jednak będą w tym razem, a nie osobno i że ona nie będzie musiała po prostu żyć sama. Niby z kimś, ale jednak sama, nie? Wiecie, o co chodzi. No bo tak do tej pory było. Wiecie, ona była potrzebna tylko do jednego, a chłopak resztę miał po prostu w poważaniu. Także miejmy nadzieję, że tak właśnie to będzie, że Cindy z biegiem czasu po prostu pozna kogoś wyjątkowego na swojej drodze, kto będzie chciał faktycznie dzielić z nią życie. A teraz zajmiemy się właśnie narodzinami naszego dzidziusia. Ja mam nadzieję, że ja naprawdę dobrze to sprawdziłam, że ma być dziewczynka. Muszę sobie pobrać moda na, wiecie, na to USG i na to wszystko, bo wydaje mi się, że to by było mega fajne tutaj. Ale zobaczymy, z czasem oczywiście wszystko będzie okej. Okay. No to mamy dziewczynkę. No i bardzo mi się podoba imię Ondine. Jejku, jak mi się podoba to imię. No, szok po prostu. Nowa cecha osobowości. Wesoła. No i widzicie, wszystko się zmienia. Była smutną dziewczyną przez swojego byłego, a teraz będzie szczęśliwa, ponieważ ma swoją córcię na świecie. Także mega się z tego powodu cieszę. No, od razu lepiej. Nasza artystka. Okej, okay, osiągnięty pierwszy poziom od razu wychowawczych. No i co, jedziemy do domku? Nasza dziewczynka już właśnie tam jest i czeka na nas. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w domu. Chodźmy do naszego maleństwa. A czemu w tym łóżeczku? Ej, no bez ja kupiłam sobie takie fajne. No dobra, niech będzie. Ja nie wiem, co ja muszę z tym łóżkiem zrobić. Naprawdę to już mnie tak denerwuje. Boże, pierdziele, no a co ja mam za moda? Powiedzcie mi, co ja mam za moda, że mi to łóżko zmienia zawsze. Dobra, chodź tutaj, opieka nad dzieckiem. Może nie, chodź, porozmawiamy sobie z dziedzią. No, jesteśmy w pięknym, cudownym miejscu, jesteśmy w Tartosie. Tu życie wydaje się prostsze, rób głupie miny. Dobra, z dzieckiem się nie dogadujesz, no nie, dobrze, zmień strój. Może na ten, chociaż nie, on jest taki grubaśny. Stroje, zmień strój. O, to jest fajne. I super. I mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj w porządku. Podrzucaj, przytul. Ona chce mieć jak najlepsze relacje oczywiście ze swoim dzieckiem. Kocha swoją Ondine i chce jej sprawić tylko to, co najlepsze. Po co jest simka Ondine? Ojeju. O, no patrzcie, no od razu widać to szczęście w oczkach, nie? Super. Mega się cieszę, że to tak się troszeczkę tak fajniej poskładało. Naprawdę. Super. Jest po prostu fajnie, naprawdę. Cudownie. No, także dzisiaj będzie w piwnicy siedzieć, nie w sypialni matki na razie. No, tak to będzie musiało być. My sobie zaraz pójdziemy na górę, zaprosimy sobie tatę, no bo tata, wiecie, był przy porodzie i tak dalej. Napełnij miskę. No, ktoś w końcu musiał być. Chodź tutaj, napełnij właśnie miseczkę naszemu pieskowi. Pewnie jest głodny. Nie, siusiu się chce. Chodź tutaj, weź, proszę cię.
Podnieś, pogłasz, opieka nad zwierzakami, no bo fajnie jakby się właśnie nauczył, poprosił załatwienie, załatwiać się na dworze, prawda? To sprzedaj do publikacji, ale mieli to w nosie, po prostu się tego pozbywamy, a skoro możemy mieć z tego hajs, no to tak. Cześć Złotko, zamierzam odwiedzić malucha i pomóc wam jak tylko się da. Okej. No i widzicie jak fajnie, rodzice, no tata do nas przyjdzie i pewnie ze swoją, gdzie my ich tam do spania, to ja nie wiem. No to może być dość problematyczne w tym domku. Także mam nadzieję, że jakoś to malowanie obrazów nam wyjdzie na dobre tutaj. No mam taką cichą nadzieję naprawdę, że to malowanie obrazów jakoś nam to wypali po prostu. Nie wiem kiedy oni przyjadą, czy już przyjadą, czy później przyjadą, ale fajnie, fajnie, że się starają, że chcą. Oczywiście my sobie ten dom rozbudujemy z czasem, żeby był taki ładny, większy. Nowoczesny, ja wam mówiłam, że będzie nowoczesny, sprzedaj kolekcjonerowi, weź to, wyrzuć, wytrzyj. Sydney do nas dzwoni, okej, może to zabrzmi dziwnie, wiem, że się przyjaźnimy i w ogóle, ale dobra, powiem wprost, bujam się w tobie, on jest nienormalny, on ma czucz. Uf, udało mi się to wydusić, to może chcesz gdzieś ze mną wyjść, jesteś super, bardzo chcę spędzić z tobą więcej czasu. Masakra, masakra, powiem wam, on sobie nie da spokoju, ale ze względu na to mamy dziecko, to jest jego dziecko, to... Jednak byśmy chcieli, no i wiecie, ze względu na to, że ona ma z nim dziecko, ale wie jaki on jest, no bo już sobie leciał w kulki w poprzednim odcinku, dobrze widzieliście. Ona nie chce, żeby on wiedział, ona chce sama dziecko wychować i tyle, no bo on jest nieodpowiednim człowiekiem tutaj dla niej, więc chce z nim po prostu zerwać kontakt. Urywa to, ona też rozmawiała o tym z ojcem, ojciec też jej doradzał, macocha doradzała, więc tak musi być po prostu i tyle. Okej, chodźcie tutaj, super, że przyszedłeś, bardzo się z tego powodu cieszę, ale gdzie jest walizka, miałeś pomóc. Dobra, walcz, walcz z ojcem, żeby sobie to dokończyć i oczywiście zejdziesz na dół. Gratulacje dostaliśmy od naszej przyjaciółki, powinniśmy ją pospolną się zaprosić. Trudną dynamikę rodziny, nie, po prostu mieliśmy to ogarnąć, tak, dokładnie. Żadna trudna dynamika rodziny. No i patrzcie, ona wszystko ogarnia, ekstra. Kołysz, gawosz, a jeszcze by zmieniła pieluszkę, wiesz? Opieka nad dziećmi, zmień brudną pieluszkę, o. No i super, będzie czyściutko tutaj, ekstra, rewelacja. Weź to wyrzuć, weź to wyrzuć. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy sobie już powoli tutaj robić jakieś remonty. No, na razie nie mamy tutaj za wiele pieniędzy też. No ale mam nadzieję, że to się nam uda, bo jak widzicie, no... Fajnie by było, gdyby się jednak udało, nie? Dobra, wyjątkowa więź oczywiście. Nie chcę mi się z wami gadać wszystkimi. Okej? Okay. No, pochwal, że jest taka grzeczna, oczywiście mam nadzieję, że... O, wygłoś kazanie o szczekaniu, tak to się na pewno przyda, żeby maluszka nie budzić. Oduczyła się szczekania, widzicie? I pocałuj, że jest super psinka. Super psinka. Dobra, chodź to sobie skorzystać. Co to było? Nie wiem. Okej. Zaproś do środka. Nie mamy nic przeciwko. Żeby tutaj z nami, nie wiem, spędziła czas, a czy coś. Dobra, weź sobie resztki. Nie będziemy na razie gotować nie wiadomo czego, no bo też, no myślę, że takimi rzeczami będziemy się zajmować z pewnością, jak już nam dzidzia podrośnie. No bo wtedy już wypada po prostu, żeby ona więcej potrafiła jako mama, nie? Dobra, ale skoro tutaj wszyscy są, dzidzia jest grzeczna, okej, okay, aha, dobra, ty, tata już idziesz, no bo ja bym poszła z nią pobiegać troszeczkę. Także, idź na rolki, o. Iść na rolki, no zostawisz dzidzie w domu, ale idziesz sobie na roleczki, tak. Ojejku, dziewczyno, w ogóle, ale brzydka tu się pogoda zrobiła, o co chodzi? Miało być tak ładnie, miało być pięknie, a jest brzydko. Czemu? Czemu jest tak brzydko? A, bo jest zima, no to pewnie dlatego. Okej. Okay. No i patrzcie, jak fajnie idzie sobie na rolki, nie? Ten mod jest super, bardzo mi się podoba. O, i widzicie? I ona już wie, że coś jest nie tak z dzidzią, pewnie ma elektroniczną nianię, więc leci szybciutko do niej na dół, żeby się nią zająć. No i super, ekstra. Dobra, weź to wyrzuć. Myślę, że tutaj sobie zakupimy jakiś przewijak. Tak, żeby mieć. Tylko ja zresztą mam problem z tym, bo ja nie wiem, jak ja to powinnam. Może się pokażą wszystkie przewijaczki. O, szkoda, że jest w tym... w tym łóżeczku. Kurczę, muszę to w któryś dzień w końcu poszukać. Okej, okay, i weźmiemy sobie tutaj przewijaczek damy. Też na dole fajnie byłoby zrobić łazienkę, chociaż ja myślę, że tutaj będziemy mieć parterówkę ogólnie, taką nowoczesną. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Tu jest jakiś przewijak, mała misja. A, nie podoba mi się jakoś tak za bardzo. O, ten jest słodki.
Kurczę, najbardziej mi się ten podoba, naprawdę. Ten jest piękny. Bardzo ładny jest. Dajmy sobie kosz. A ciebie sobie damy może... No nie? Czy nie? Albo tak? No, chyba tak damy. Będzie w porządku. No i dobra. Fajnie. Będzie czyściusio. Będzie czyściusio. Dzieci chyba nie trzeba tutaj karmić, także okej. Ej, no co ty tu robisz? Wypierdzielaj stąd. Idź sobie już. Idź sobie. Wyrzuć ten obraz. Chodź i ty będziesz malować. Bo jesteś w stanie, więc fajnie. Możesz ogarnąć obraz surrealistyczny. No bo wiecie, na tym najwięcej sobie zarobimy, także w porządku i byśmy szybciutko jej życie jako tako ogarnęli. Mam na taką cichą nadzieję oczywiście. No. O, jaka psiurka. Proszę, dziedzia nam znowu płacze. Dobra, skończę malować i na pewno pójdziemy sobie do dziedzi zobaczyć, co się dzieje. No. Jejku. Ciężko być samotną mamą. Co nie? Ciężko. No. Ale co już zrobić? Nie wiem właśnie czasem, czy nie pójdziemy sobie jeszcze do pracy jako malarka, powiem wam szczerze. Tak się nad tym zastanawiam, ale chyba tak będzie trzeba podjąć pracę, znaleźć pracę. Chyba nie ma na co czekać, po prostu trzeba i będziemy mieli nianie. Doktor, naukowiec, artystka, sceniczna, bizneswoman. Na malarza idziemy. Malarka. Okej. Okay. I będziemy musieli zatrudnić sobie nianie. No niestety, taka sytuacja. Miej dziecko nauki jako samotna matka. Dziecko nauki? Nie rozumiem, o co chodzi. Wynajmij usługi, ale kurczę, A ty jedziesz do szpitala się uczyć? Czy chcesz mieć dziecko nauki? Cindy Klein wybierze się do szpitala i wykorzysta swój materiał genetyczny, by powołać na świat dziecko przy niewielkiej pomocy nauki? Przygotuj się na nowego... O Jezu! To jest in vitro. Nie. Anuluj. Anuluj, wracaj do domu. Co? Mam nadzieję, że tego nie chciałaś. Mieć dziecko nauki, ale to nazwali, ale jazda. No. Okej. Okay. Znajdź pracę, nie? Czekajcie, dom. Bym zrobiła. Dobra. I tak, niania. Tylko niania będzie z terminarzem, czy jak? Chyba nie. Gosposia, niania. Ale to chyba jest niania taka, co wiecie, przychodzi i tyle. Na chwilę, poproszę o załatwienie się. No nic, no zobaczymy. Chętnie zawiję wszystkim, więc zmieniam pieluchy, sprzątanie pokoju. Dobra, aha, no czyli to jest taka jednodniówka, to będzie jeździć do żłobka i tyle. Jezu, nie rozchlap siuśku, fuj. Ale żebym zrobiła teraz, fuj, obrzydlistwo. Dobra, chodź. Sprzedaję do galerii sztuki, wystaw na Plopsi, chodź. Wystaw, napełnij miskę. No i dobra, jako tego będzie. Musimy kosz kupić, bo ja chyba kosza tutaj nie mam w ogóle. A propos. No, nie mam kosza. Na zewnątrz. Także sobie zakupimy taki zwyczajny, nie? Okej, okay, spać ci się chce. Na którą ty masz do pracy jutro? Na 9:00, za 2 dni dopiero. No to w porządku. To nieźle, chodź sobie skorzystać. Zgłowosienie z nóg. No. Spoko będzie. Niania będzie tutaj robić. Nie wiem, po co ja tu niańkę wzięłam. Bez sensu trochę, no ale dobra, niech będzie. Okej. Okay. Chodź tutaj do psinki, wrzuć zwierzaka na Instagram. A Jezio, ale super zdjęcie, ekstra, ojoj, rewelacja. Co, wrzuciłaś od razu, czy ja mam ci w tym pomóc? Do publikacji, wyślij nas Instagram, umieścić na... Nie, to co... Ale... Umieścić na świecie i teraz wyślij nas Instagram. Udane zdjęcie rzucone w odmęty internetu. Czy trzeba czegoś więcej? Cindy zdobyła 20 nowych obserwujących. Ma ich teraz łącznie 41 927. Cindy, ty jesteś popularna i to mocno. Nie lubi złośliwości. Wyjątkowa więź. Daj duży przysmak. To jest historia. Zabawka. O, niech się bawi pina. Okej, okay. A ty co? Mamy tutaj wszystko ładnie powystawiane. Ja na razie nie będę wieszała nigdzie tam o narodzinach tego. Tylko sobie to zrobimy kiedy indziej. Zaczekać karierę. Możesz streamować, czy już nie możesz? Ustawienia bezpieczeństwa, serwisy społecznościowe. Więcej opcji. A ty już nie możesz transmitować, bo już nie jesteś tym. Aha. No, trudno. Będziesz miała Instagramka.
Nie no, o pierwszej w nocy to nikt nie będzie się szlejał nam po chacie bez jaj. Chodź spać. No, śpi. O, dziecko nie lubi niani. Dziecko nie lubi niani. Dobra, niech dzisiaj będzie ta niania, zapłaci się mu, a później już będzie chodziło dziecko do żłobka. No niestety, takie życie, life is brutal i tyle. No, będzie chodzić do żłobeczka po prostu. Jak Cindy będzie w robotce. No, tak to będzie właśnie wyglądać. Kochani, Dzidzia się obudziła, także trzeba się Dzidzią zająć. Ale fajnie, bo Simowie teraz w ogóle wiedzą, co robić przy tych dzieciach. W ogóle nie chcą się dowiedzieć, tylko od razu wiedzą. Niby spoko, niby... Nie no, spoko w sumie. Dobra. To dziecko jest ogarnięte, teraz chodź ty do góry, ty się troszeczkę też poogarniasz, chodź skorzystaj sobie, umyj sobie zęby, psina sobie śpi. Pięknie sobie śpi. No i co, zrobimy... Aha, mamy jedzenie, super. Weź sobie porcję. Plusy posiadania niani w nocy, mamy śniadanie. Od razu śniadanko gotowe, nie? Dobra, także sobie wszamiesz. No i co? Chyba będziemy malować obrazy. No bo dobrze by było, żeby ona jak najwięcej malowała, żeby też te swoje umiejętności szkoliła. No bo w pracy wtedy też będzie dostawała awanse. Co będzie bardzo dobre dla nas. Dobra, weź tutaj proszę cię opiekę nad zwierzęciem. Poproś o załatwienie się, ponieważ też byśmy chcieli, żeby oczywiście nasza psinka się ogarnęła tutaj. Czemu ty się ubrałaś w porodowe rzeczy, co? Okej, okay, wysprzątasz wszystko pięknie, cacy. Okej, okay, bo już tutaj jedzenie. No dobra, myślałam, że z tego kosza będziesz wszystko korzystać. Ale jednak nie. O, bubuś. Bubuś śmierdzi. Więcej. Opieka. Zmienię brudną pluszkę. Ekstra. No. Ej. Jejku, dobrze, sprzątaj, ale dziecko musisz ogarnąć. Gobi to jest najlepsze w Simsach. Przychodzi obok, na dzień dobry nie powiem. No. Dobra, super. I wyrzuć to. Mam nadzieję, że nie będzie przyjedzone to dziecko. Naprawdę, bo ona cały czas je karmi. Cały czas je karmi. Może taki głodomorek jest, nie wiem. Przydałoby się nam pralka i tak dalej, ale kurczę, nie ma miejsca. Nie ma miejsca, moi drodzy. Będzie trzeba to ogarnąć. Dobra, chodź tutaj obraz, maluj. No bo to też będzie trzeba ogarnąć. Mamy dużo do ogarniania tutaj, powiem wam. Tak, żeby jej życie jako tako wyglądało. Gdzie ty znowu idziesz? Do pieska? Gdzie ci piesek zwiał? A, tutaj. Ojeju. Ci Simowie naprawdę są mega ogarnięci. Kontynuuj. Przy kupie. Ale wyobraźcie sobie tutaj taki nowoczesny dom. Basen z takim widokiem. Nie, piękne miejsce. Naprawdę, przepiękne. Mamy już 6 poziom malowania. Naprawdę ona powinna szybko awans dostać w pracy. Naprawdę, jak to mamy już tak naprawdę ogarnięte. Kurczę, ale to byłoby super. Jakbyśmy sobie właśnie powolutku tutaj remontowali. Domek. Nie, super by było. Jeszcze jakby kogoś poznała i w ogóle to już... Dobra, ale sprzedamy to do galerii sztuki, bo musimy sobie troszeczkę pieniążków ogarnąć. Więc tutaj to też nie ma tak łatwo. Bo jak przyjdą rachunki, to ja się boję, po prostu pokażę rachunki. No, nie jest źle, teoretycznie, no ale... No ale z czasem będzie gorzej, nie? Jak będziemy mieli większy dom, to dopiero będzie masakra. A jeszcze jak Dzidzia dorośnie, no to wiecie jak to jest, nie? Jakoś to będzie musiało być, ale ten samochodzik, no, ale sztuka normalnie. Możesz sobie pogawędzić. O, porozmawiaj sobie z psinką. Chyba powinnaś móc z pieskiem tak... sobie pogadać, co? W trakcie? Czy nie? Wydaje mi się, że tak. No. Ale obraz, mistrzostwo. Sprzedaj do galerii sztuki. Ja nie wiem, kto by to kupił, naprawdę. Wyrzuć. Okej, okay, a w ogóle kiedy nasza dziedzia będzie miała urodziny? Tutaj, ojejku, w zimową fiestę. Fajnie. Widzicie, trzeba przystroić troszeczkę domek. No, albo pojedziemy do ojca, do starego chciałam powiedzieć. Do taty pojedziemy może na tą zimową fiestę, nie? Na święta, to też byłoby spoko. Napełnij miskę, żeby psinka miała co jeść, bo troszeczkę czasem o niej zapominamy tutaj. No i patrzcie, jak będzie miała czyściutko w tym domu. Co to ci takie minusy lecą, co? Gdzie jest piesek? Nie wiem. A, tu. Daj duży przysmak. Aha, dziecko jeszcze płacze. 4 poziom umiejętności wychowawczych. No pięknie, super. No, a możesz się z nim w ogóle pobawić? Pogłaszcz. Dobra. O, idziesz sama do dziecka i co zrobisz? Trzymaj dziecko. Nakarmisz, wyrzuć, sprzątnij. Bardzo szybko syf się też robi tutaj, no, niestety.
No ale dobra, kochani, żeby było troszeczkę więcej realizmu tutaj, no to kupimy. Na razie nie mamy miejsca na pralkę, więc ona musi prać ręcznie. O, ale fajna, stołek i balia. Ale to jest co? Ale to w tym nie można prać, to jest tylko taka ozdoba chyba, tak myślę. Dobra, tutaj sobie damy to i dajmy sobie sznurek. Damy sobie właśnie sznurek na pranie i ona będzie sobie tutaj prała. Nie? Dobra. Tak, tak. No bo na razie nas nie stać, no to wiecie jak to jest. Jak będzie nas stać, to będziemy sobie kupować. A na razie nas nie stać. Dobra, gdzie ty jesteś, moja droga? Dzisiaj już raczej prania nie będziesz robiła. Aha, jeszcze musimy sobie kupić ten na pranie przecież, kosz na pranie. Kosz na pranie. To też jest bardzo istotne, jak to już wiemy. Żeby miało gdzie pranie lądować. Takie różowiutki byśmy sobie wzięli. A zmieści się do łazienki? No właśnie, i tutaj tak... W sypialni? No chyba na razie będziemy musieli tak mieć tutaj. No co zrobić? No jak tak musi być, no to tak musi być. Niestety. No ale wiecie, ona będzie sobie pranko właśnie w ten sposób robiła i tak będziemy sobie życie ogarniać. Co nie? Dasz radę, Cindy. Jesteś twardą dziewczyną, tyle przeżyłaś. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam do oglądania innych serii na moim kanale. No i co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć!